Zapewne na to wydarzenie czeka wielu kulturalnych częstochowian. Chodzi o drugą edycję festiwalu imienia Piotra Machalicy. W tym roku potrwa on 4 dni. Zacznie się 29 czerwca wystawą, wernisażem zdjęć Grażyny Gudejko, konduktorowni. I to są zdjęcia, które ona wykonywała Piotrowi na przestrzeni prawie 30 lat. Dzięki uprzejmości Wiwy i innych magazynów mamy dostęp do tych fotografii. One wszystkie będą autorstwa Grażyny Gudejko. Tam będzie koncert Ewy i Szendi. Mamy nadzieję, że będzie koncert Krzysia Niedźwieckiego. W piątek w teatrze odbywałby się recital Magdy Umer z zespołem. W Miejskiej Galerii Sztuki spektakl Bona z Arturem Żmijewskim, Kuba Stankiewicz ze swoim trio. W sobotę w teatrze byłby recital Ewy Błaszczyk z zespołem, a w klubie Politechnik spektakl I Love You z Katarzyną Żak, Elą Romanowską, z Robertem Rozmusem i z Rafałem Królikowskim. I również w sobotę planujemy w Miejskiej Galerii Sztuki pokaz Teatru Telewizji Paradiso i spotkanie z artystami. I niedziela koncert galowy. Joanna Liszowska, Kasia Żak, Nula Stankiewicz, prowadzenie koncertu Czarek Żak i Jasiu Wołek, Rafał Królikowski, Artur Żmijewski, Hania Śleszyńska, wielu, wielu artystów. W tym roku, jeżeli uda nam się porozumieć z klubem Politechnik, no to będzie dużo, dużo więcej miejsc dla publiczności, bo te sale są bardzo duże. A wcześniej, bo 2 kwietnia czeka nas przedsmak festiwalu. Cały czas zbieramy środki na ten festiwal, między innymi organizując różne imprezy i przedsięwzięcia. 2 kwietnia w klubie Politechnik będzie spektakl Przybora na 102, kabaret Mumio z Magdą Umer i z tekstami Jeremiego Przybory. I całkowity dochód ze sprzedaży biletów na ten spektakl jest przekazany na organizację festiwalu, drugiego festiwalu imieniem Piotra Machalicy. Współorganizatorami festiwalu są Miejska Galeria Sztuki, Teatr imienia Adama Mickiewicza, Klub Politechnik oraz Fundacja Złota Gwiazda.